Dwóch Niemców w czołowej dziesiątce zatem na pewno, ale nie mają już więcej zawodników na liście startowej. A teraz Bor Pawlowczycz. Dobra prędkość na progu Słoweńca. Ładnie położył się na nartach i daleko poszybował. To był piękny skok. Gdzieś w okolice 140 metra, czyli rozmiaru tego obiektu. Bor Pawlowczycz potwierdza, że jest w znakomitej formie. Wczoraj drugi w prologu, dzisiaj drugi w serii próbnej, a teraz 142,5 metra. Najdłuższy skok tego konkursu. Tylko 4 metry gorszy od rekordu obiektu Michaela Urmana 10 lat temu w zawodach Pucharu Świata tu na Vogtland Arenie. Tak daleko poszybował Michael Urman i jeszcze ten skok wykończył tyle markiem, no co potwierdza, że można tutaj lądować nawet gdzieś w okolicach 150 metra. Także telemarkiem lądował Pawlowczycz, choć trochę odjechała mu ta lewa narta. Stąd lekko obniżone noty za styl 18,5, 18, 19 punktów. No ale Robert Hrgota podskoczył tam w gnieździe trenerskim, no bo wiadomo, że Bor będzie liderem i to jest nawet, myślę, atak na podium tego konkursu. A za chwilę Piotr Żyła.